Hej kochani, z tej strony wasza Morana. Dzisiaj chciałabym pogadać wam trochę pierdół, co tam u mnie, co dalej właśnie z Moraną. Trochę rzeczy zmieniło się u Oli i jak widzicie jestem po przeprowadzce, jeszcze niczego tutaj nie ogarnęłam u siebie. Co jeszcze? No, zaczęłam pracę na pełen etat jako Ola, także będę miała troszkę mniej czasu na bloga. Dlatego mnie też tyle czasu nie było, jeszcze przygotowywałam się do konferencji naukowej, także miałam dużo do ogarnięcia. No ale mam nadzieję, że blog już wróci na stare tory i wszystko będzie jak dawniej. Jedyne co tak naprawdę się zmieni, to to, że rezygnuję chyba całkowicie z formatu pijane czytanie na fanpage'u. Chyba że będę robić takie spotkania na specjalne, że tak powiem, prośby patronów. Także to jest chyba jedyny, że tak powiem, czynnik, który jakby skłania mnie do powrotu do tego formatu. Ewentualnie możecie napisać. Czy chcielibyście, żeby ten format był jednak kontynuowany, może kosztem czegoś innego? Także tak, do blogowania wracam, mam nadzieję, że normalnie, czyli przynajmniej jeden wpis w tygodniu. Tylko no już licząc z recenzjami prawdopodobnie książek, no ale zobaczymy, na ile czas pozwoli. No i mam nadzieję, że co czwartek albo poniedziałek, w każdym razie raz w tygodniu, będzie pojawiać się wideoblog, tak, albo właśnie z książkami, albo z jakimiś luźniejszymi tematami lub jakimiś tam moimi przemyśleniami. No i nie wiem, o czym zapomniałam, to chyba na razie tyle. W najbliższym czasie właśnie też pojawi się materiał w pełni sponsorowany, podróżniczy, także też taka forma znajdzie się. Wiem, że polubiliście również tą formatkę. Możecie też napisać, jakie miejsca chcielibyście ze mną zobaczyć, jeśli macie taką ochotę. Bo czemu nie? No i tak, to chyba wszystko, co chciałam wam powiedzieć, przekazać. Także już wiecie, co dalej z Moraną. Morana będzie dalej aktywna na mediach społecznościowych. No a dalej to zobaczymy. Także zapraszam na mojego Instagrama, gdzie jestem no, z grubsza w miarę regularnie. Na fanpage'u też są te krótkie formy, tak, ciekawostka słowiańska i książka tygodnia, jest raz w tygodniu taki krótki wpis, tak. No i to wszystko, śledźcie media, zapraszam też na zrzutkę, gdyż zbieramy też na wydanie książki mojego autorstwa, jeśli chodzi o treść. Bestiariusz słowiański, opowiadania słowiańskie. Wszystkie linki do moich mediów macie oczywiście w opisie. No i to tyle. Do zobaczenia. Obiecuję, że niebawem. I śledźcie bloga, śledźcie Facebooka. Tam będą wszystkie informacje na bieżąco. To dzięki, tyle na dzisiaj. I widzimy się niebawem. Do zobaczenia.